Siema wszystkim, ja jestem Flotar. Witam Was w grze Helping Hand, czyli pomoc na dłoni. Jeżeli chcielibyśmy przetłumaczyć to na język polski. Na czym gra polega? Słuchajcie, wcielamy się w osobę po wypadku, która będzie serowała tylko swoją jedną ręką. Podobno, gierka jest bardzo śmieszna, bardzo zabawna. Pewnie nie będą mnie bawiły te żarty, bo ich po prostu nie zrozumiem, bo jestem debilem. Ale wiem jedno, że skorem Flotar na stronie G2 macie 3% zwrotu na super gierki. Zobaczymy, przetestujemy sobie tą grę. Sprawdziłem, odpaliłem. E, tylko i zobaczyłem, czy działa. Działa, także możemy ruszać z pierwszym odcinkiem. Od ilości łapek w górę zależy to, czy będzie tej gry więcej. Obudził się! Jak widzicie, gierka, grafika jest bardzo specyficzna. Okej, okay. proszę przygotować tam jakieś płyny, siostro. To, to cud, jak on może być cały, jak on może po prostu żyć. Okej, okay. zachowamy to na później. Najpierw rzeczy najważniejsze. Musimy sprawdzić podstawowe testy, czy w ogóle twoje, twoje ręce reagują. I on pokazał nam mukę teraz. Ok, i teraz słuchajcie, sterowanie w tej grze, uwaga, uwaga, bo to jest bardzo trudne. E, mamy tak jeden, dwa, trzy, cztery pięć. Nic więcej w tej grze nie robimy. Na, naprawdę w tej grze nic kompletnie nie robimy więcej. Także musimy po prostu podążać za jego, em, za jego jakby e, radami. Czyli musimy, nie, nie radami. On po prostu sprawdza, czy reagujemy na jakieś tam ruchy. Okej, okay. bardzo dobrze ci idzie. Teraz zrobimy kolejny ruch. Na przykład musisz pokazać kciuk w dół. Wy możecie na przykład zostawić kciuk w górę. Czekajcie, może mi się uda tymi moimi palcami zrobić? Kciuk w górę? Nie, to, to nie jest kciuk w górę, ale na przykład możemy. Uwaga, to, to sobie sprawdziłem, bo to jest bardzo zabawne. To jest, to jest najśmieszniejsze, co udało mi się po prostu wymyśleć. Możemy zrobić coś takiego możemy Faka mu pokazać lekarzowi który uratował nam życie możemy po prostu pokazać Faka Okej okay, proszę się uspokoić um, o mam zrobić znak szatana dobra dwójka trójka proszę bardzo Proszę. Um, wygląda na to, że twoja ręka bardzo dobrze kontaktuje. I właśnie, będziemy mieli masę misji, które będziemy po prostu musieli rozwiązywać w różnych środowiskach. To nie jest tak, że przez całą grę będziemy leżeli w szpitalu. Nie. Nie, nie, nie. nie. Spokojnie. To, to wszystko. Teraz chciałbym, chciałem wam powiedzieć, jakie będą misje, ale po prostu nie pamiętam. Wiem, że będą inne. Ok. Teraz e, musimy zrobić coś takiego. Proszę bardzo. Taki znaczek. Proszę, okej, okay. perfekcyjnie e, Wygląda na to, że możesz uważać się Za m, szczęściarza e, Nikt nie wiedział e, Nikt nie miał pojęcia, że w ogóle uda ci się e, m, Wydostać z tego Wypadku, wiecie, bez szwanku A jednak to jest Siostro Barbaro Ty, siostro, o ty, pokazała mi faka Fuck you też Ja jaka <grystanie> Widzicie jak mi pokazuje W ogóle ci lekarze, oni wyglądałem jakby Naprawdę myśleli, że ja umrę jakby chcieli, żebym umarł. Nie wiem, będzie dlaczego robi się czarny ekran i dlaczego ja nie czytam dialogów. Ale po co komu dialogi, skoro możemy po prostu się, e, się pobawić? O nie! Dobra. O, szybko! E, jego serce się poddaje. Aha, czyli po prostu ja tracę przytomność. No to wygląda, że tracę przytomność spoko. Zaraz się obudzę. Wow! Jadę sam. A, może to jest jak do tego wypadku doszło? Ok. Mamy radejko. Welcome tu. To... D. Pokémon. Po, Pokémon e, radio. Okej, okay, dobra. I muszę chyba wybrać po prostu stację. Banjo Blues. E, nie, ta, ta, ta muzyka to też, te, te, też mi nie pasuje. też mi nie pasuje. A mogę jakąś inną, przepraszam, muzykę? O kurde. A, czyli ja sobie zmieniałem. Okej. Okay. Zmieniałem sobie muzykę. W ogóle nie mam pojęcia, dlaczego ja byłem tak nachylony centralnie na, na to radio, zamiast po prostu se zerknąć. C co ja powinienem. O kurde. O to ten wygląda tak, jak było na szkoleniu. E, nigdy nie e, myślałem, że będę musiał po prostu upychać jego wnętrzności do jego ciała. O boże, obudziłeś się. I w jaki sposób się. Dlaczego ty się obudziłeś? A to jest jakiś praktykan pewnie. <laughs> Zobaczcie na jego twarz. Czujesz się ok? Ehm... Czekajcie, czekajcie. E, pokażemy mu, Daj, że tak się czuje. <grym> to będzie ciężkie, ok? Dobra, wszystko będzie dobrze. E, wiem, wie, wiem, wiem, co mam tutaj robić. Wiecie, jego twarz nie wygląda na taką, jakby wiedział co ma. Nie musisz się martwić. E, ja bym chciał mu pokazać po prostu, że będzie ok, ale po prostu zrobimy coś takiego. O, spoko. Skąd to wyszło? A, bo moje wnętrzności wychodzą. W ogóle, zobaczcie... Nie, nie mogę wam pokazać kursora. E, krwawisz tak bardzo, że, że, że nie mogę tego utrzymać wszystkiego. Potrzebuję kogoś tutaj. Tarara. Ja sobie paluszkami poruszam. Okej, okay, okej. Okay. James, zbierz się do kupy. E, potrzy... Aha, podtrzymasz mój telefon? N nie patrzy na mnie tak. Czy widzisz jakiś pokój w tym ambulansie? Ja, Ja tak samo nie widzę. Ja, jak ja mam trzymać jego telefon? Po, po, po prostu go podtrzymaj, ok? Nie puszczaj go. Um, you have to make sure all fingers hold down. Dobra, czyli muszę po prostu trzymać wszystkie palce. Co, coś takiego. Ja pierdziele. On mi operuje, a ja trzymam telefon. Nie mam pojęcia co on ma na tym telefonie, ale ta gra jest porąbana. Ta gra jest naprawdę porąbana. I w ogóle te dialogi. Wydaje mi się, że będę chory. Piękne. Szkoda, że nie ma tej grze, gry po polsku i muszę wam tłumaczyć i kaleczyć angielski. Poczekaj. Czy ty właśnie... O nie, upuściłem telefon, ale ja... Ty nie... O nie, nie musisz że upuściłem telefon do swoich wnętrzności. O, przecież mówiłem ci, że masz trzymać mój telefon. Dlaczego to zrobiłeś? Gdzie, gdzie, gdzie ten telefon jest? Gościu, dlaczego ty go upuściłeś? Hm, może dlatego, że nie czuję się zbyt dobrze? Nie, nie mogę go nigdzie znaleźć. Obstałem, że będzie. O, wibracje są. Dobra, a mogę puścić w ogóle już te klawisze? Ty, gdzie, gdzie jest telefon? Przepraszam. Nie, no nie będę mu pokazywał takiego znaku. Gościu jest zestresowany totalnie. Nie, muszę go znaleźć. Przepraszam, ale to może zaboleć. O nie, nie mówcie, że on będzie nurkował we mnie. A, ja chyba tracę znowu przytomność. Co tu się dzieje w tej grze? Link, link jest w opisie, gdyby ktoś chciał sobie kupić tą grę. No. Okej, okay. mój stan jest stabilny. O, obudziłeś się. Martwiliśmy się o ciebie. Dobra, ty, ty się. A, dobra, dobra. To, o, pro, proszę bardzo. Taką mam wiadomość dla niego. Um, miałeś wypadek, ale wszystko jest już okej. Okay. Wiesz, w sumie jesteś żywy. To, to, mam na myśli mówiąc, że jest ok. Uh, this might be hard for you. To, uh, uh, może być trudno ci w to uwierzyć, ale praktycznie każda część twojego ciała jest złamana. Uh, dobra. Czyli po prostu, no, jedyną sprawną rzeczą są moje palce. Uh, mięśnie w twojej twarzy złamane. Okej. Okay. Mm, nie, a, nie możesz, możesz się komunikować tylko swoją lewą ręką. Czyli mamy wytłumaczenie, dlaczego w ogóle coś takiego powstało. Spoko. Więc jak się czujesz? Hem. mam wszystkie, wszystkie kości połamane. No, no czekajcie, nie, nie ten palec, sorry. Ta, tak się czuję. <głupie> tak się czuję, panie doktorku. Głupie pytanie, jak się mogę czuć. Czuję się koszmarnie, albo tak, o. Dobra, co, co mogę jeszcze zrobić? O, o, perfekcyjnie. A nie, nie musisz być dla nas taki niemiły. My, my cię po prostu tylko uratowaliśmy. E, próbowaliśmy ci pomóc. E, dobra, ale musisz. E, a jeśli chcesz się z nami skomunikować, po prostu użyj swojej ręki. Okej, okay, dobra. Czekajcie. Spoko. O, dobra. Mm, wygląda na to, że muszę, że czas, aby przedstawić Twoją pielęgniarkę. Barbara, on jest na ciebie gotowy. O, to jest ta pielęgniarka, która mi faka pokazała, dobra. Ja wiecie co, ja tylko będę jej pokazywał faka. Och, dobra, idzie pielęgniareczka. Ale w, chyba ona. Super. Kolejna gówniana robota, najstarszej pielęgniarki w budynku. Czemu, czemu muszę mieć zawsze najgorszego pacjenta? O, zobacz na siebie. A, dobra. Ale ona mnie będzie. Jesteś, jesteś ohydny. Ech, fajna pielęgniarka. No. Bardzo chciałbym być w takim szpitalu, w którym. Smutno mi się zrobiło, aż wiecie? Ona mnie obraża, ja, ja, ja umieram. Rozumiesz, ja umieram. Jest ze mną dzisiaj cie... Nie, dobra, nie umieram, bo w sumie żyję. Okej. Okay. Dobra. Mm, co możemy jeszcze tutaj zrobić? Czekajcie. To nie jest jeszcze koniec. Musimy, musimy wydostać się z tego szpitala. A, idę sobie zapalić. Ona nie powinna się mną... Okej. Okay. Ona nie powinna się mną czasami opiekować. To nie na tym polegała. E, ona może być troszkę taka nieprzyjemna, ale miej dla niej cierpliwość po prostu. E, ona będzie się zajmowała tobą każdego dnia, czyli na przykład jeżeli będzie chciała chciał mi się sikać, no to... No to ona mi pomoże. A jeżeli to drugie, no to też mi pomoże. I będzie mnie karmiła pewnie. Okej. Okay. Bądź mi tak miły, jak tylko potrafisz. Dobra, będę dla niej miły, panie doktorku. O, jeszcze jedna rzecz. Okej, okay. co to będzie za rzecz? E, if you are, just point the press the blue button. A jeśli będziesz kiedykolwiek potrzebował, po prostu wskaż na. Niebieski przycisk. Tak jak wy możecie zasubskrybować teraz Kara Z dzwoneczkiem oczywiście. E, Uważaj, she might not come back if you call her too often. Aha, po prostu jeżeli, jeżeli będę wzywał ją zbyt często, to ona się po prostu powie, a, w dupie mam tego pacjenta. I, i, i jej więcej nie zobaczę nigdy. I umrę wtedy. Okej, okay, czyli na przykład mogę zrobić. A gdzie jest ten niebieski przycisk? Przepraszam, bo ja tego nie widzę. O, dobra. Uu. O, oh, to jest to, ta, Tak myślę. Zoe. Tyler. My, uh, wydaje mi się... Czekaj. Uh, it was around uh, by the kitchen. Tak, to, kto to w ogóle jest? Uh, Okej. Okay. O, tutaj jest najlepszy najlepszy pacjent w tym szpitalu, szukaliśmy ciebie cały czas, jestem Zoe, a to jest Tyler, jesteśmy z Dying for a Dream Foundation, czyli umieraj na życzenie fundacja, przyszliśmy tutaj, ponieważ słyszeliśmy, że jest tutaj kto potrzebuje pocieszenia, tak oni mówią mi, słuchaj, mm, nie, nie wiem jak po prostu wejść w ten temat. Ale jeśli, no jako, że po prostu będziesz tutaj leżał bardzo długo, to moglibyśmy dać... So good to give you something. Aha, moglibyśmy dać coś, czego zawsze, co zawsze chciałeś. No po prostu damy ci coś. Tylko ciekawe, co to będzie. Mm, we have other expenses to take care of too. What did you say your name was again? Jak ja mam powiedzieć, jakie jak jest moje imię? Tak jest moje imię. Okej. Okay. Czy mogę na nich wskazywać po prostu? Mm. A e, nigdy nie wspominali o tym, że temu pacjentowi coś zaszkodziło na głowę. Czyli oni po prostu rozumiem, że oni mają je zamiar pocieszyć. Chodzą od pacjenta do pacjenta i dają mu balonika. Uuu, będzie dobrze. Spoko będzie. Okej, okay. to, to to jest ten pacjent. O, o, tak, tak, tak. Oczywiście, że to jest ten pacjent. Niestety nie pamiętam, o, dostałem kosz owoców. Okej. Okay. Tylko w, w ogóle oni są dla mnie podejrzani, podejrzani, tak jakby chcieli mnie zabić. Nie wiem dlaczego, ale mam to po prostu takie, em, t, t, takie podejrzenie. O, proszę, akceptuj ten prezent od nas. Spoko. Dziękuję. O, bardzo fajnie, że akceptowałem od nich ten prezent. Widzisz, powiedziałem ci, że pacjenci będą jedli to gówno. Aha. Czyli po prostu nie, nie ma sensu, abyśmy przekraczali budżet, skoro i tak będą jedli to gówno. Pewnie to są zgniłe owoce, a i tak je zjem. No bo jestem głodny. Czy wszystko OK? E, nie, w sumie nie, nie jest OK. W sumie wiecie co, rozmyśliłem się. Nie dawajcie mi tych pieprzonych, przeterminowanych owoców. Czy, czemu to zrobiłeś? Okej, okay, uspokój się, Tyler. Po prostu on odczuwa na pewno dużo bólu i nie za bardzo wie, co ma robić. Chcesz ten kosz owoców, czy nie? No dobra, chcę. No dobra, pobawiliśmy się, ale chcę ten kosz owoców. Dajcie mi go, proszę, proszę. Jestem, jestem głodny. Nikt mnie tu nie odwiedza. Dajcie mi ten kosz owoców. Okej, okay. ja jestem pewna, że nasz przyjaciel tutaj pokocha te owoce. Okej, okay. więc. No, my będziemy szli. Także na razie. Cześć. Oh, okay. <laughs> w ogóle oni, oni, oni dziwnie na mnie patrzą. Naprawdę bardzo dziwnie na mnie patrzą. Dobra, ja, ja się palcami pobawię. Taka szybka rehabilitacja. Pyk, 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 pik, 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 Spacja. Okej. Okay. Trzymaj się, kolego. Dobra. Ja w ogóle mam dialogi. Może za wolno są, ale chciałem je wolniej niż szybciej, żebym sobie na spokojnie mógł je przeczytać i przetłumaczyć wam. Bo wy macie po 5 lat i nie rozumiecie angielskiego, no to ktoś musi za was to robić, jak wy nie chcecie. <Szaj> Okej okay. mm. O, smutna muzyka. Ty, co, co tu się stało? E, be, be, będę. Be, będę za nim lęskiła. Naprawdę, ale przecież go nawet nie znałaś. Helping hand, defying since Tylko nic z gry, to jest? Ej, właśnie. Dobra, 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 ja rozumiem. Słuchajcie, bo tu jest masa zakończeń. I mówiąc masa, mam na myśli naprawdę masa różnych zakądzień. Jak widzicie, byliśmy w samochodzie, tutaj ambulans, tutaj mamy, jesteśmy w tym łóżku. I chodzi o to, że w różny sposób po prostu możemy tą grę przejść. Jak widzicie, no tu jest jeszcze masa rzeczy, których po prostu nie odblokowałem. Także jesteśmy aktualnie w tym momencie i pewnie nie powinienem przyjmować od nich tego kosza z owocami. Może powinienem po prostu jakoś e, zadzwonić, znaczy wezwać barbary, i wtedy mogłoby się to potoczyć troszkę inaczej. Da się znać, jak wam się gierka podoba, bo jak widzicie, jest ona totalnie chora. Okay? Powiedzmy sobie szczerze, jest totalnie chora, popieprzona, ale ja lubię takie gry. Są najlepsze, dziwne. Grafika jest specyficzna, e, ręcznie rysowana w pęcie, pewnie się śmieję z tego trochę, ale nie, nie zrobiłbym lepszej. Nie ma opcji. Mo Moje grafiki byłyby o wiele gorsze, ale podobała mi się gra. Po prostu podobała mi się. Dajcie znać, czy chcecie więcej, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli tak jest, i napiszcie komentarz. Pewnie coś ominąłem też w tłumaczeniu, to, to musicie być na to przygotowani, bo no nie będę tłumaczył jeden do jednego. Bardziej chodzi o to, żebyśmy zrozumieli sens wypowiedzi i po prostu dobrze się bawili. Także dziękuję Wam za uwagę. Link do gierki jest w opisie i widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnym filmie z tej gry Helping Hand. Na razie. Cześć!